Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z This War of Mine. I pora, słuchajcie, na to, by cokolwiek tutaj zrobić. Zastanawiam się tylko, jak nasz status. Chyba nie powinniśmy jeść w tym dniu, nie? Znaczy, jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, nasz kolejny trop prowadzi do szkoły. W radiu nic nowego. Nasz kolejny trop prowadzi do szkoły, czyli musimy... zaraz, zróbmy sobie może kolektor. Czy my chcemy zrobić kolektor? To nie. Nasz kolejny trop prowadzi do szkoły, więc tam musimy się udać, by znaleźć jakiekolwiek informacje o Amelce. To jest for sure. Teraz tak, co my potrzebujemy zrobić? Fajnie by było ulepszyć nasz warsztat. Ten warsztat. I to też chcę zrobić. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Dlatego, że możemy sobie ewentualnie później zabarykadować okna i mieć mniejszą szansę na to, że ktokolwiek nas zaatakuje. Nie będę wykorzystywał na razie wody. Mamy jedne warzywa, ale musimy zjeść najpierw to, co mamy, a dopiero później możemy w ogóle ugotować coś kolejnego. Ewentualnie mógłbym zrobić nową kuchenkę, ale to się totalnie nie opłaca. Więc na razie oczywiście robimy tak, mając nadzieję, że nikt nas nie okradnie. Dopiero co właśnie tej nocy nas okradli, więc mam nadzieję, że nic nowego się tutaj nie wydarzy. O! I przy okazji, z ulepszonym warsztatem jesteśmy w stanie zrobić pułapkę na zwierzęta. I to też zróbmy gdzieś tutaj w piwnicy, bo tylko i wyłącznie w piwnicy jesteśmy w stanie to zrobić. Ustawiam tam, leć. Dobra, bo mamy sporo do zrobienia tak naprawdę tego dnia. Mamy możliwość wzięcia tam piły. No ale szybko! Co ty to chodzić? Nie chodź, tylko biegaj, gościu. A jest zmęczony. Będzie trzeba odpocząć chociaż połowę dnia. Żeby nie miał tego statusu. I oczywiście... Aha, jak tam jedzenie? Dobra, nie ma nowego mięsa. Nie ma nowego mięsa, więc okej. Dobra. Zarzućmy sobie tutaj nawóz. Dzięki temu też mamy możliwość... Swoją drogą, co jest możliwe jeszcze ulepszenie kolejne? Dziwne, czekajcie. Nie, to nie... Urządzenia elektryczne, takie jak lampy grzeczne do ogródka, miksery do zielarni lub warsztatu metalowego. To nie chcę. Chcę zrobić teraz zabarykadowanie okien. Aha, drewna mi brakuje. To będziemy musieli z tym fantem poczekać. Na pewno, dobra. To w takim razie idziemy odgruzować sobie te rzeczy. No rób, bo nie zdążysz, kurde, w ten... Wyzdrowieć, odpocząć. Chociaż zastanawiam się, czy nie wyeksploatować go do końca tego dnia i nie porąbać wszystkich mebli, które mam. I zabarykadować okna. To by mogło się przydać. No, dawaj, chrzanić to, nie chrzanić, żadne chrzanić. To jak nie ty uratuje Amelkę. Trochę to trwa, nie? Okej. Sprawdźmy, co tu mamy. Jest siekiera, dobra. Te drzwi wyglądają na porządnie zaryglowane, raczej nikt nie... mógłby się tędy przedostać. Dobrze. No to w takim razie lecimy na dół. Porąbimy to wszystko, co tu możemy. Będziemy mieli do tego, oczywiście, będziemy mieli z tego drewno, które będę mógł przeznaczyć na zaryglowanie drzwi. Znaczy drzwi, okien tak naprawdę, bo drzwi chyba są osobno gdzieś tam. Będę mógł zrobić dopiero jak będę miał ulepszony warsztat jeszcze bardziej. Okej, to już weźmy wszystko, już nie róbmy draki.
Myślę, że to nam wyjdzie na dobre, że mając to w ekwipunku, bo wykorzystamy to zaraz. Mam nadzieję, że oczywiście nas nie zaatakują kolejnej nocy pod rząd, bo to by było dosyć słabe. Dobra. Tego opału mogłem nie zbierać, w sensie nie musiałbym go podnosić pewnie. Bo ten opał jest nam potrzebny tylko wtedy, kiedy faktycznie potrzebujemy gdzieś tam coś napalić. O, i co to niby zmieni? No może to, że będziesz miał możliwość zaregulowania okien. Więc wiecie co? Zostawię ten opał tutaj. Teraz dopiero tak pomyślałem, że to jest troszkę lepsze rozwiązanie. Zostawić ten opał tutaj i brać go po prostu stąd, gdy będę go potrzebował. Bo tak to on będzie stał mi w ekwipunku i będzie ewentualnym, wiecie, takim serem dla ewentualnych potencjalnych rabusiów. Więc troszeczkę teraz o tym dopiero pomyślałem w ten sposób. A szkoda. No ale dawaj na dół! Co ty to tak chodzisz sobie po spokojnie? Nie ma czasu na spokojnie. Już i tak będziesz bardzo zmęczony prawdopodobnie po tej nocce. Nie zdążę zabarykadować chyba ani jednego okna. Bierzemy to, zostawiamy opał. Czy jestem coś w stanie przenieść do tego miejsca? Kawę. Cyk. Czy jestem w stanie przenieść coś do tego miejsca? Miejsca? Nie. Tylko i wyłącznie w tą stronę. W tą stronę nie da rady. Aha. Czyli po prostu warto nie podnosić rzeczy, które nie potrzebujemy mieć w ekwipunku, tak? Dobrze wiedzieć. Teraz tak. Tak czy siak nie wypoczniesz. Więc kolego, mój ty złoty, zrób... trzeciej klatki na szczury nie umiemy zrobić. Znaczy, w sensie nie możemy zrobić tak naprawdę. Możemy zrobić maksymalnie dwie. Ile to trwa? O, Jezus Maria, jeszcze kurde zagaduje się. No, trochę to potrwa. Zrobię jedną. Chyba jedną, drugiej już nie zrobię. To pewnie trwa z godzinę, robienie tego. Aha. Nie ma opcji drugiego zareglowania. Co mi się wydaje, że będzie raz, dwa... albo trzy zareglowania będą łącznie w sumie? Co mi się tak wydaje. Dobra, profilaktycznie połóż się do łóżka. Ale to nam nic prawdopodobnie nie da. Koniec dnia. I teraz tak, szkoła. Pytanie, czy chcemy iść do szkoły, czy chcemy iść na lotnisko. Materiały. Dużo, broń, dużo, części, dużo. Trop z apteki prowadzi na stację benzynową. Albo tam. Amelka chodziła do tej szkoły. Plotka głosi, że teraz urzędują tam bezdomni. Może coś widzieli albo słyszeli. Zastanawiam się, czy nie pójść na lotnisko, bo ja mam szczerze. Gra i tak nie posunie się jakoś wielce do przodu. Bez naszego udziału. Jak nie dojdziemy do szkoły. Więc tak. Zdecydujmy się na... lotnisko. Zdecydujmy się na lotnisko. Teraz pytanie, czy ja pamiętam lotnisko? Czy tam była jakakolwiek potrzebna piła? Nie, ale na pewno, co nam jest potrzebne, to nóż. To już totalnie bezapelacyjnie. Nóż jest nam potrzebny. Czy coś jeszcze? Jakaś piła? Albo łopata? Chyba nie. Więc lecimy z nożem. To nie będzie już tak łatwo. Okej. Mhm.
Tam na górze jest jeszcze jeden. Ściągnijmy go na dół, ale boję się, że on znajdzie tego trupa na dole najpierw, zanim do mnie podejdzie. Chociaż nie, jednak nie, dobra. Okej. Czy mamy kogoś jeszcze? Nie ma nikogo, dobra. Okej. Nóż, kochani. Nóż to jest po prostu złoto, jeżeli chodzi oczywiście o atak z zaskoczenia. A to w tej grze faktycznie nóż to jest coś OP. Nawet gość z karabinem jakimkolwiek, jak tylko usłyszy dźwięk, podchodzi, żeby to sprawdzić. A my oczywiście z zaskoczenia jesteśmy w stanie go zaszlachtować. Uwierzcie mi, że jeżeli bym tego nie zrobił, oni nie podeszliby do nas, nie powiedzieli: o, cześć, potrzebujesz jakichś zapasów? Nie. To są bezwzględni żołnierze, którzy raczej szukają swojego udziału w tym wszystkim, a nie pomocy ludziom. Więc jakby mnie tylko zauważyli, to by zaczęli do mnie strzelać. Widzieliście, że jest było napisane, że to jest tylko i wyłącznie... Znaczy, jest teren niedostępny dla cywilów. Mam tutaj wstęp zakazany. Okej, świetnie, mamy broń. Więc jakby co, jesteśmy w stanie się obronić. Zrzućmy sobie to wszystko. Okej. To jedno miejsce. Mam nadzieję tak naprawdę, że tu nikogo nie ma. Już. Nie ma. Zamknięte, kurde, nie mam tego, łoma. To klops. Szkoda, może coś tak ciekawego by tam było. Okej, konserwa, super. Super, 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 super. I w sumie tak naprawdę wszystko, oprócz tego, mam zaskładowane tutaj. Świetnie. Okej, co mi się wydaje, że tego dnia przyjdzie do nas kupiec, bo dawno go nie było. Dawno go nie było za dnia. I oczywiście tak, bierzemy to. Konserwy. Bierzemy broń. Okej, i więcej chyba wziąć nie weźmiemy. Wody nie potrzebuję, ona jest w 10 stakach, tu mam 3, więc trochę lipa brać taki stak niepełny. Papierosa nitek nie będę palił, mógłbym wziąć ewentualnie na handel. Ale reszta rzeczy mi jest bardziej przydatna niż handel. Tutaj oczywiście dziełowe lekarstwo najbardziej wartościowym przedmiotem są. Ale z tego co widziałem, to kupcy w ogóle w żaden sposób nie dysponują ani drobiazgami, ani drewnem na sprzedaż. Więc tak czy siak będę w przeproszeniem w dupie. Jeżeli chodzi o lekarstwa na handel, to będę mógł tylko ewentualnie kupić sobie jakieś mięso albo coś w ten deseń. A tego mamy dosyć sporo ostatnio. Jeszcze dodatkowe 2 pułapki, przypominam, więc warto by było mieć na uwadze. Dobra, wyjdźmy. I wracajmy do domu. Mam nadzieję, że moje umocnienia w jakiś tam sposób odgoniły ewentualnych nieproszonych gości. Super. Jakieś mięso? Nie? Dobra, niestety jesteśmy bardzo zmęczeni, więc ten status musimy w jakiś sposób zregenerować. Jest dzień nieparzysty. Dobra. Jest dzień nieparzysty, więc jedzmy. Dobra. Status bardzo zmęczonego myślę, że można by było spokojnie sobie ogarnąć. Za chwilę.
Jakieś tutaj informacje nowe. W najbliższych dniach będzie ciepło. No wam powiem, że kurde tak nie bardzo. Jeśli chodzi o to ciepło. A połóżmy się, bo ten status bardzo zmęczony to musimy leczyć praktycznie cały dzień. Żeby później nie być wycieńczonym. Dobra, mięsko się jeszcze nie złapało. Ani na jednej, ani na drugiej łapce. To co bym teraz chciał, to na pewno zaryglować okna. To w pierwszej kolejności praktycznie. Chciałbym zaryglować okna. Ewentualnie zrobić później... ulepszony warsztat. Ten tutaj. By móc robić piłę. I dostać się do odpowiednich miejsc, do których już się nie mogłem dostać. Chyba już znaleźliśmy raz. Dwa, trzy... cztery miejsca chyba, tak, dom brata, stacja benzynowa, tam były po jednej kratach i gdzieś tam w jakimś jednym domu chyba w aptece może, pamiętam. Na wymianę, ziomuś. Dobra, sprawdźmy to. Ale szybko, tak w podskokach. No dawaj. Co ty tutaj masz? Mięso, konserwa, woda, tryby. No właśnie tak jak mówiłem, no nie jest w stanie nam zaoferować nic takiego ciekawego. Na pewno mógłbym sprzedać lekarstwa, bo mam ich naprawdę sporo. A co za konserwę? Hojnie z jego strony, z mojej strony, tak? Dobrze. Imponująca oferta, to może trochę zmniejszmy tutaj ten kaliber. Ale nie jesteśmy w stanie ci nic więcej zaproponować. Co, bandaż? Bandaż by nam się przydał, jakbyśmy, bo chociaż to jest jeden bandaż, jedyny bandaż, który posiadamy tak naprawdę. Chyba, że to, plus coś sobie dobierzemy od niego. O, wow. Wow. Wow! Naprawdę? Ja pierdziele, ile on jest w stanie mi za to dać? Lekarstwa tu są na wagę złota, ej! Kurde. To może niekoniecznie... Ten tytoń już jest taki za bardzo. Okej. Dobra, kawa. Na ewentualną sprzedaż, bo tak to jestem troszeczkę w dupę za przeproszeniem. No dobra, no... Okej, zgoda. Dzięki. Spoko. No to jedzenia, słuchajcie, mamy w bród. Bo tak naprawdę licząc w tym momencie na szybko, nie? Tak rechnen i w ogóle. Zjedliśmy teraz, więc zostają nam 10 dzień, który nie musimy jeść, 11 dzień, czyli dni nieparzyste. Czyli tak naprawdę tak. Kolejny posiłek na nas już czeka ugotowany, więc to mamy 2 dni. 3 konserwy w sumie, to mamy łącznie z nich 6 dni. Czyli mamy łącznie 8 dni, które możemy przeżyć z jedzeniem, jeśli nam nie ukradną. Plus jeszcze czekają na nas 4 mięsa, 2 warzywka, więc w sumie z 2 warzywek i 2 mięs możemy zrobić 4 posiłki. Czyli tak, łącznie 4 posiłki plus 3 posiłki, to jest 7 posiłków. I 1 czeka, to jest 8 posiłków razy 2, 16 dni jesteśmy w stanie przeżyć, jeżeli chodzi o jedzenie, więc w tym momencie jedzeniem nie musimy się praktycznie w ogóle przejmować. Wow! Oczywiście mając pod uwagę to, że tak naprawdę nadal nam się robią tutaj mięska. Znaczy, przynajmniej mam nadzieję, że kiedyś nam się złapią te szczury. Koniec dnia, słuchajcie. Wypoczęliśmy całkowicie, więc bardzo dobrze, bo będziemy następnego dnia robić, barykadować okna.
ostrzelana szkoła. Okej. Do szkoły, ogólnie do szkoły, trzeba by było wziąć ze sobą, słuchajcie, łopatę. To jest w ogóle pewność, bo tam pamiętam, że w szkole było bardzo dużo miejsc, w których była potrzebna łopata. To było gruzowisko straszne, jak pamiętam tą miejscówkę. I tam byli ludzie raczej pozytywnie nastawieni, więc nie biorę żadnego noża, broni, czy nawet łom chyba też nie był potrzebny. Ewentualnie piła. Tam chyba był taki ogródek w podziemiach do przepiłowania. To mogę faktycznie wziąć, jak już o tym wiem, bo piła się złamie, to jest jednorazowego użytku, jak już wcześniej wspominałem, więc nie będzie to żadna strata dla nas. Sporo błota i świeżych śladów. Widać, mieszka tu całkiem sporo osób. No właśnie. Dobry. Zrobimy to tak. Łopata świetnie się spisuje. No, jak ma się spisywać, nieświetnie. Okej. Dobra, i lecimy od góry, słuchajcie. Lecimy od góry. I znosimy to wszystko na dół, jeżeli chodzi o rzeczy. To prawdopodobnie będzie ich tutaj masa. No tu. No jeszcze tutaj jest. No właśnie, mówiłem o tych gruzowiskach, że ich jest w bród. 4 gruzowiska. Jakbyśmy mieli to przewalić rękoma, to nie ma opcji. Tak właśnie pamiętam szkołę. Znaczy, oczywiście tą szkołę w grze. Okej, całkiem sporo rzeczy. To otwórzmy. No leci czas, nie? Na tym wszystkim. I to tylko górny poziom szkoły. Ja pamiętam, że ta szkoła miała po prostu podziemie jakieś takie. Czyli dach i najwyższe piętro teraz musimy zlutować. Dobra, czy na drugą stronę jesteśmy w stanie przeskoczyć? Nie? Dobra, no to trudno. Bierzemy to, co jest. Na szczęście w trakcie nocy nie marudzi nam tutaj, nie jakoś nie odmawia posłuszeństwa wielkiego. Okej. Straciliśmy trochę czas na odryglowywanie tych drzwi. Okej. Jak widać, nie było nam to potrzebne. Złazimy niżej. Te drzwi też nie do końca potrzebne do odreglowywania, ale dobra, niech będzie. Naokoło może byśmy z więcej czasu potrzebowali, żeby przejść. Okej, to sprawdźmy. Zauważcie, że już połowę czasu nam minęła. Połowa czasu nam minęła. Rzućmy to wszystko tutaj. Łopata chyba nam już nie będzie potrzebna, bo to górne poziomy były tak mocno zabite. To sprawdźmy. Och, śmieci, shit. Też nic ciekawego, no i straciłem czas. Dobra, będziemy mieli szybką akcję tak naprawdę, cyk. Bierzemy. Bierzemy. Możemy to zrzucić od razu, bo to są jakieś takie drobiazgi, a jesteśmy tak rzut beretem od tego miejsca. Cyk, cyk. Warto było zużyć tą piłę, żeby już nam nie ciągnąć ją w tej nazad. Stąd weźmy. Okay, tylko i wyłącznie trybiki na dół. No i właśnie, i to jest problem, że tu jest strasznie dużo takie kazamaty, wiecie.
To będzie się wszystko ciągnęło. Dzień dobry. Szukam mojej córeczki. Widziałeś w okolicy małą dziewczynkę? Nie, przykro mi, ale popytaj innych. Może ktoś coś widział albo wiedział. Co tutaj jest? Sterta papierów, same śmieci, poza jedną notatką, w której jest mowa o korytarzu humanitarnym. Musimy jakoś uciec z miasta i to szybko. Dowiedziałem się, że za kilka dni mają otworzyć korytarz humanitarny dla dzieci i rannych. Żeby móc z niego korzystać, musimy być poważnie ranni albo mieć ze sobą dzieci. Chyba rozumiesz, którą opcję wolę. Porwać tylko, żeby wydostać się z miasta. Straszne potwory. Okej. Szukam mojej córeczki. Zaginęła. Ma blond włosy. No tak, widziałem ją. O Boże, naprawdę? Proszę, powiedz mi wszystko, co wiesz. Ty pomóż mnie, to ja pomogę tobie. Zdycham z głodu. Jak przyniesiesz mi trochę jedzenia, wszystko ci powiem. A może pomiesz mi wszystko teraz, a ja w nagrodę nie skopię ci dupy. Och, jeśli coś mi zrobisz, nie pisnę ani słówka. A jeżeli mnie zabijesz, nigdy nie znajdziesz córki. Chcesz ją ocalić? To przynieś mi jedzenie. Będę tu czekać. W zamian za informację chcę dostać jedzenie. Wolę w puszkach, ale świeże też styknie. Widzisz, jaki jestem wspaniałomyślny? Czyli trzy jedzenia. Albo puszkowate, albo... Dobra, przeniosę ci żarcie. Poczekaj tu. Nigdzie się nie wybieram. Okej. Okay. Tutaj prawdopodobnie będzie... Będą te... Warzywka. I się zepsuł. Przedmiot. Warzywka. Tutaj też coś jest. Wow! Ile tu rzeczy. Dobra, ja tego już wszystkiego nie zbiorę. Resztę, tamto całe miejsce, miejscówkę przyjdę tutaj po raz kolejny i tak z jedzeniem dla tego, bo była jakaś baba była, nie? I tak przyjdę tutaj po raz kolejny. Więc górę mamy całą czystą. Zróbmy sobie to wszystko teraz w jedno miejsce i zobaczmy, co nam będzie potrzebne. Zabieramy z powrotem łopatę. Zabieramy... tak. Woda, czy nam jest potrzebna w tym momencie? Wody mamy dosyć sporo. Ja ostatnio kupiłem jeszcze, więc bierzemy tak, warzywka. Bierzemy drobiazgi w dużej ilości. Bierzemy drewno, też dosyć sporej ilości. Jeszcze trochę drobiazgów, jeszcze trochę drewna. I jeszcze trochę drobiazgów. No. I to tak naprawdę tyle. Takie podstawowe, powiedzmy, surowce. I spadamy stąd. Zobaczymy, czy mieliśmy szczęście i nikt do nas nie zajrzał w nocy. Oby. Oby. Dzień 10. Jest. Na szczęście wszystko było w spokoju. Cała noc była spokojna, więc jest dobrze. Dobra, słuchajcie. To było na tyle. Gra zapisuje się z początkiem każdego dnia, jak wracamy z nocki, więc nie będę tutaj oczywiście kontynuował, bo musielibyśmy przeżyć cały dzień, całą noc i dopiero by był kolejny zapis, a to trochę potrwa. Więc... dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.